Idź, idź tam z daleka od okna w moim kierunku. Damn, ale pomalutku, pomalutku, dawaj, pomalutku, pod C. Tego Putina, to będzie świetne. Szeroki Hubert. O, Bladeusz. O, tak, byczku. Dobre, Junior. O, wreszcie moja ulubiona. No, nasza ulubiona klasa. Ale ekipa. No i lecimy. Ale z takimi ludźmi to mogę być nawet siódmy raz z rzędu. No i to się szanuje. Aha, już AB też jest klasą D, już tryhardowo, są otwarte drzwi. No, standardowo, tryhard, co nie, ledwo zaczęliśmy. A nie, to Remigiusz Kubica akurat. Sorry, już jest tam. No to Remek taki tryhard? Znany drugi z posady. Tak. O, proszę. Jak błyskawica otwiera tutaj te wszystkie drzwi. On nawet rusza się jak AB. Bloody. Co mam ciekawego? Tutaj jestem. Generalnie to... Co się dzieje? O co chodzi? Nie, mignąłeś mi, nie wiedziałem, że to coś tutaj. To typowo, typowo ja. Ty masz rolę kozacką, partner SCP. No, widzisz? Szacunek na dzielni się od razu tutaj dzieje. Dobra, no da się to otworzyć jakoś? Nie za bardzo. Wjeżdżasz pod kościół i wszyscy mówią na parafii, kurde, jaki on jest partnerem po prostu. Co nie? Jaki szacunek wzbudza, no. Tak to właśnie działa. Ej, dobra, chyba musimy iść dalej, co nie? No powiem wam, że tu... No cóż. Chcesz coś tryhardować? No, ja myślę. Jo, dupie. Co, mówisz, żeby tu taktycznie się przyczaić? Dobra, chodźcie, chodź. Chodź, Mitrix, przyczajmy się tu taktycznie. Ktoś będzie szedł i wtedy, wiesz, i wtedy się przemkniemy. Czemu bawić się rozporkiem? Właśnie przestań się bawić rozporkiem, Hubercie. Witaj. Mitrix. Hello there. No to nie jest SCP, panie Hubercie. Nie wiem, jesteście w trójkę jednym tym. Generalnie chcę zobaczyć, jak wygląda klasa D bez dyni, to wejdź tak delikatnie w dynię i spójrz na tą twarz, która jest pod dynią. Tej wiedzy właśnie było każdemu trzeba. Tak. Masz bardzo zdrowe zęby, pan. Ej, ale widzę, że usunąłeś tą plamę brudną na podłodze, bo ona była strasznie irytująca. No, poprosiłem, żeby ją usunąć. No. Wczoraj jej nie było, w sensie wczoraj ją usunęliśmy w trakcie, w połowie. Pan, ale powiem ci, że to było strasznie irytujące, nie wiem, a jeszcze tak ścinało, nie wiem, próbowałem przeskoczyć czasami takie. No, bo to jest funkcja eksperymentalna. Nie wiem, czemu w ogóle była włączona. Bloody, ty też masz bardzo zdrowe zęby. A jak to zmyślisz? Tutaj się dba o placóweczkę, o tych ludzi z placówki. Mimo wszystko. Tu mają... Może eksperymenty robią na personel Lucas ID, ale z drugiej strony... Ale przynajmniej na czystych zębach. Dokładnie. Takie są zasady. No, ale mimo, że się tutaj zebraliśmy, możemy teraz sobie pogadać o egzystencji, o życiu. No generalnie przegadać sprawę. No, jesteśmy dyniowymi chłopcami. Chłopcy zrodzeni z dyni. No ładnie się obracasz. Hubert, chyba breakdance tańczyłeś, zanim tu trafiłeś, co? Zostałem skazany za breakdance. Płacz na to! Fiu, o nie. Fiu, widziałeś to? Fiu, fiu, fiu. Patrz to. Fiu. No nieźle. Ty masz to teraz, wyglądasz bardziej jakbyś miał Parkinsona, a nie się obracał. No, bardziej jakbyś ten, dostał właśnie padaczki. No, wyglądasz. Ale nie, no musisz dostać, dodać kucanie, bo to jest niezbędny rzecz. I brakuje mi cały czas kucania.
i chowania się pod stół. O Jezu, aż mi wywróciło. Co jest? Ej, Hubert, pamiętam kiedyś, jak pokazywałeś animację chowania się pod stół, którą świetnie zaplanowałeś. Ja nie wiem, czemu to nie weszło w końcu. Tak. Nie było czasami pod bunkier live nawet pytanie? No, ale to było tak śmieszne. Może było, ale to było tak dobre. No. Chłopa, co mi kręciło. Ja pamiętam, co się szybki dało wybijać jeszcze. A to było to nie w tej części, nie w tym trybie, to w Garry's Modzie chyba było szybkami. Tutaj się chyba nie dało nigdy wybijać szybek. Tutaj nie. Dobra, Hubert, zrób się... Też Matrix grałeś wcześniej tą grę, czy nie? Co się kojarzę, coś tam pogrywałem, ale na pewno Hubert, w ten gronie. Hubert, zrób się normalny, bo ludzie się przestraszą ciebie i będzie po tym przypał. O. Nie będą wiedzieć, gdzie masz głowę, a teraz jest coś takiego, że jak strzelam w ci w głowę, to faktycznie... Musisz, tak, to musisz strzelać do... ten, musisz na nich chyba podskoczyć, wiesz, muszę... Jestem ciekaw właśnie, to teraz jak są hitpointsy? Teraz są odwrócone hitpointsy, czy ten? O. O kurde. Co ty się zrobiłeś? Weź się zrób normalnie, Hubert, bo jesteś... 2D. Jesteś 2D teraz. No, no zrób się normalnie, Hubert, jesteś płaski teraz, masakrycznie. Kurde, no. A możesz chodzić? Zjedliście mnie. Mogę. I chodź tu. Ale nie zmieszczę się w drzwi. Ale to wiesz co, to brzmi jak dobre kiedyś fani tryby możemy robić, to właśnie ten. Jesteś maksymalnie płaski. Dobra, zrób się jakoś ten. Tylko o! Niepokoi mnie to, że nikt nie przyszedł. Ale dobrze się składa, bo ten przyszedł, jak to się nazywa? No. Rebellion House, CI. No nie, no my to rozpracowaliśmy trochę Matrix ogólnie. Bo przyjdzie teraz, uratują nas. Co się stanie, jak się urwa ogonek na Odyni? Mówisz? Najgorzej. Co się stanie, jak się urwa ten ogonek na Odyni? Nie mam pojęcia, co się stanie, może spróbować. Nie jeszcze. Nie jeszcze? Źle będzie. Ale tak czy siak, przyjdą teraz po nas, uratują nas. My nie będziemy musieli kompletnie nic robić. Win-win. Rozegraliśmy tą rundę. No jakby to powiedzieć, perfekcyjnie rozegraliśmy tą rundę. Dokładnie, Matrix. Perfect ending, dokładnie. No. Pacific run, o. Pacific run, dokładnie. Chill out run. Co się dzieje, Hubercie? Dokładnie, Pacific run. No, zresztą jeszcze 5 minut i dzisiaj samo otworzą. Biegniemy po oceanie pacyficznym. Więc luz. Jeszcze 5,5 minuty i dzisiaj samo otworzą, więc luziks. No tu luzik, to przecież... Zamknijmy tu drzwi, żeby tu nikt nie przyszedł, bo głupio jestem być. Jestem tu od 80 lat zamknięty, w końcu będę mógł wyjść na wolność. Mówisz? 5 minut to nic. I tak się nieźle trzymasz jak na 80 lat. Chciałeś no, powiedzieć, że racja. Jestem stary? No i gruby, zapomniał dodać. Wiesz, wieku nie oszukasz, no, co ci poradzę. Co mówiłeś? Ale pamiętaj, to tylko liczba. Nie, teraz jest... A zrób... Nie, zrób się normalnej wielkości, ale zrób się takim grubszym. No, da się tak zrobić? Żebyś był normalny... Oho! Ale ej, teraz to w sumie bardziej byś jakbyś trochę przypakowany był, tak mi się wydaje. No... Jeszcze... Nie, jeszcze grubszym się zrób. Jeszcze grubszy. Jesteś za mało gruby nadal. Musisz jeszcze grubszy się zrobić w takim razie. O, jest o idealnie. Ale trochę wisisz w powietrzu. Dotknij się ten... Pod, mogę, no... o. jak będziesz tu stał, to nie SCP pomyślał, że jesteś. O, tak, o, jest idealnie. Możesz tak być. O, jest super. Idź, idź tam z daleka od okna w moim kierunku. Damn, ale pomalutku, no. Pomalutku, dawaj, pomalutku, pod C. No, można zrobić ten, tego Putina, to będzie świetne. Szeroki Hubert, to jest to dzisiaj twoja ksywa. Jesteś Szeroki Hubert od dzisiaj. Dobrze. Wiesz, siedzi tu 80 lat, ma siłownię, no to zobacz jak na to. Ale zajebiście jak tak idzie, co nie? Jesteś Szeroki Hubert, no. Pajacyki. Oj tak, byczku. No. Oj tak, tak, byczku. Ej, znowu rozporkiem się bawi. No nie wierzę, co nie. Nawet teraz. No. Mimo, że jest tak gruby, że nie widzi go. Może być problem, bo ja się generalnie nie mieszczę w żadne drzwi, nie? Bo ja też nie mogę przejść. Autentycznie, jakoś trudno mi się zmieścić w ogóle. A to musisz kucnąć w takim razie. Albo bokiem przejść, to na chillku przejdziesz. Bokiem nie dasz rady? Nie, powinieneś nie, przejść teoretycznie. Poczekaj, spróbuj jeszcze raz. Na wysokość się nie mieści. Mogę. A jakbyś lekko się znisz może, no bo na wysokość się może nie mieścisz. Ktoś się kamerką bawi, lekko bo się, ona się sama znisz się lekko o. I spróbuj bokiem. Witaj,
to robi komputer? Dobre pytanie. Hejo. Weź się trochę znisz. Klapek, proszę stąd wyjść. Musisz się trochę obniżyć, Hubert, i wtedy bokiem przejdziesz. Ja się tylko patrzę. No. Dobra. No weź się trochę znisz i spróbuj przejść, może wtedy będziesz trochę niższy. Nie, nie, to działa tak, że jeżeli na jednych z wymiarów nie możesz przejść, to na obu nie możesz. A, myślałem, że ten, na bokiem przejdziesz, kurczę. No nie dobrze, no spoko, ale za dwie minuty się drzwi otworzą. Dwie minutki. No. Zmniejsz wymiar Z. Co on tam mówi? Nie, nie, nie. Sorry, ze przycisk. Że zmniejsz wymiar Z. To Z musi zmniejszyć. No i wtedy tylko przejdziesz przez drzwi. Jezu, zrobiłem 0,01, nic nie dało. A bokiem? No nie, nie, nie da rady. Nie da rady. No niestety. Słyszę głosy w głowie, szaleję tutaj, wypuśćcie mnie! Nie, to z tego mikrofonka to jest. Też to słyszałem, widzisz? Jeszcze? To z tego mikrofonka tutaj leci generalnie Mitrix. Nie. Jestem duchem. Dobry duch, a ty pracą. Nie, tak naprawdę to jest ten komputer, zarządca całej placówki. Mitrix, nie odchodź teraz! Mitrix, gdzie ty idziesz? Nie bój się Huberta! Za minutę będzie koniec. Musiałem kości rozwiązać. Dobra, to Hubert, to zrób się do takich rozmiarów, żebyś też drzwi mógł przejść, coś. Co? To zrób się do takich rozmiarów, żebyś drzwi mógł przejść. Nie, tu... jak wcisnę mocno brzuch, to przejdę. Okej, okay, dobra, no to idziemy. Witaj. O, lol! Spierać. Co? Ja idę tędy. Nie. SCP na górze. Ale musimy się stąd wydostać, byczku. Patrz, ile tam zostało, 30 sekund. Gdzie musimy iść? Do A czy do B? Mamy, wiesz tylko jaki jest problem? Odwróć się na chwilę, Remigiuszu. Popatrz na górę, ile sekund zostało. Widzisz? Musimy stąd spadać. Dobra, to co, idziemy? Nie, no. Hubert teraz uratuje, zobacz jak on napakował. Hubert przypakował trochę, więc luz. Idziesz na pierwszy Hubert. Ogień, Hubert. Masty Hubert. Siedzieliśmy na siłowni teraz całą. To jest masty Hubert. I mu nic to nie dało, ale... Prowadź, szybko, Hubert, prowadź. Hubert, szybko. Hubert, jesteś masty Hubert, musisz się zmieścić. Dobra. Masty Hubert, idziesz tam. To jest masty Hubert. To on nie przejdzie? Masty Hubert idzie. O nie, to nie jest przylepny zołek. To ja przypakowałem. Czy witaj, poznaj masnego Huberta. Mam dwie. Macie czarną kartę. Żyjesz. Uważajcie. Ja pierdolę, go schajpałem. Zajebiście. Bieg za mną. Mieliśmy rundę 15 minut. Staliśmy w jednym miejscu, Junior. Aż drzwi się otworzyły. No Hubert na siłowni dopakował. Siema. To jest masny Hubert. Jestem za wami. O, idzie, biegnie. Szary go. Dobra, spadamy stąd. Tędy. Zostawiliśmy go, nice! No i trudno. No, tylko dobra, Remigiusz, chodź! O, dzień dobry, co tam? SCP u góry! Co nas strzelasz? Chodźmy, uciekamy stąd, SCP za nami! SCP-ki nie długo będą. My stąd nie uciekniemy. Broń nas, broń! Ej, dobra, szybko! Ej, Remigiusz, otwieraj tutaj drzwi, a nie! Remek! O nie, on to rzucił, uciekajcie! Remek, ty trolu! Co to jest? To jest piłka, uciekajcie, schowajcie się lepiej! Jeśli wam życie miłe! Co to jest? To jest nieskończenie rozpędzająca się piłka, która rozpędza się tak bardzo, że nie. No, zabija wszystko na swojej drodze. Na niego nie możemy patrzeć, nie? O! Ej, to może jednak nie w tą stronę? O! Panowie! Ty, Batman, daj apteczkę! Ej, słyszę strzały, ja nie wiem, czy to dobry roznak. Zero roleplayu, tylko tryhardy, zabijałem od razu. Huberta, możkę zawsze. Chyba uciekajmy stąd. Tak, spadajmy stąd. Ej, nie strzelaj do nas, czemu nas zabijasz? Ej, czemu nas zabijasz? Remigiusz, oni chcą się nas pozbyć, spadamy stąd. Tędy. Chodź tutaj. Panowie. Czemu chcesz się nas pozbyć? Co ty robisz? Dobra, chodź. Dziękuję. Chodź, szybko. Otwieraj te drzwi szybciutko. I zamknij za nim. Zamknij. Otwórz te klatki szybko.
Bierz broń. Czekaj, leczę się. Chłopaki, ja was nie zabiję, no co wy? To czemu zabijeś naszych kolegów? No właśnie. Ponieważ oni byli personelem klasy dupa. A my nie jesteśmy? Nie, panie Bladeuszu, ty nie jesteś. Chodźcie, chodźcie, ja wam pomogę uciec. No obawiam się, że chce nas wykorzystać. Ten Remigiuszu. Panie Bladeuszu. Ja mu nie ufam. Dobrze, to ja idę. Tup, 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 tup. Dobra, to co, wychodzimy? Chyba sobie poszedł. Ty wiesz, jak coś, to ty masz kartę, co nie? To tylko ty możesz stąd wyjść ewentualnie. Dobra, słuchaj. Siema. Dobra, musieliśmy to zrobić, bo zabił naszego kolegę. No. Wybacz, Patmas, ale byłeś niebezpieczny po prostu. Dla nas, mimo wszystko, bo zabiłeś kolegów. Ale generalnie cię bardzo lubię. Jakbyś myślał, że ciebie nie lubimy, to nie, co, lubimy co cię. Co to jest? Poczekaj, ja wezmę jakąś amunicję jeszcze, bo nie wiem ile mam nawet. Co mówisz? To jest, włącz to jest reaktor. Będzie można wysadzić potem placówkę. Włącz to, jolo. Najwyżej się wyłączy, chodź. Teraz jest to włączone, to z zewnątrz można wysadzić placówkę. Co? Dobra, wyłazimy stąd, chodź, spadamy stąd. No, tylko musimy być ostrożni, bo wiadomo, jest niebezpiecznie trochę. Chyba w lewo, co nie? Ja to ogólnie nie wiem, gdzie jest wyjście. Tutaj chyba, tu jest wyjście? Chyba nie. Nie, tam jest chyba głębiej. Musimy chyba iść tam, gdzie było ich pełno, bo tam jest chyba wyjście, czy nie? Tu nie, to jest komputer. Co to jest? Komputer. To jest jaki jest SCP komputer, ale na niego nie gramy, wiesz? Bo jest trochę złożony. Nie wiem, chyba trzeba iść tam, gdzie były te MTF-y. Jeszcze posiłki wbiły na najgorsze. Dobra, otwieraj, to będziemy musieli się szybko gdzieś ukryć, szybko. Zaraz tu wbiją, musimy się gdzieś ukryć, szybko. Tędy. Albo tędy, albo dobra, jolo, chodź. Mogą tutaj być, więc przygotuj się na ewentualny strzelankę. Przyszedłem negocjować warunki pokojowe. Na pewno nie jest blady w środku, cicho. Ta, jednak tutaj są, musimy się wycofać. Nara. Stójcie! Patka, jak tam zamykanie drzwi przed twarzą? Wiesz co, bo spróbuję im rzucić granat, może się uda. Nie! Suwa się. Nie wiem, czy za wcześnie nie rzuciłem. Chodź, spróbujmy, chodź, chodź, chodź. Nie wygramy z nimi. Co? Ja pierdzielę. Nie wiem. GG. Nie daj, była dobra runda. Na luzę. Auć. Boże, na kogo? Tak, ale za szybko chyba granat rzuciłem, wiecie? Co nam powiesz? No gramy chyba, nie? Rozchodniaczek. Jak ktoś nie wie, o co chodzi, może to będzie jeden skip. Rozchodniaczek, no dokładnie. A co z Desitem? Kto dzisiaj gra? Ja bym zagrał sobie. Ja dziękuję za Desita już dzisiaj. Ja. Dobra, to co? Wypierniczamy. Jedną grę nie byłem pomarańczowy. O, cześć Blady! Biegniemy jak najszybciej, szybko. Tutaj nie ma nic raczej. O, w kibelki sprawdźcie, może być karabin maszynowy nawet. Albo lepiej, karta. O jebyczku.
Dobra, mam kartę, możemy tam przejść się. Jak coś, mam kartę wyjściową, możemy spadać stąd. Chodźcie, możemy stąd spadać. A, dobra, jej. Chodź, możemy stąd spadać. Nie czekamy kolegów? Co? Chodź, chodź, spadamy. No dobra. Sprawa jest prosta, gdzie jest wyjście, tylko trzeba znaleźć. Nie wiem, tędy? Chyba zamknęliśmy jednego z naszych kolegów. Dobra. Jak coś to będzie, to przez przypadek oczywiście. Nie! No nie, to jest też, to też nie to miejsce. No. Ja się jedzę, to się jedzę. Nie no, pogubić się idzie po prostu w tej placówce. Gdzie tu jest rąbane wyjście, ja się pytam. Ja pierdzielę, jaki rąbany labirynt. Nie no, masakra. Co jest? Nie, nie, no szukam wyjścia cały czas, byczku. O, jej, o nie, tu nie ma. Tak trudno znaleźć wyjście na nie. No ja czasami jak ma się pecha, to tak. Ojej, dobra, dobra. To. Chciałem, że jakieś pułapkę, dobra. Dobra, wiem. Jest, mam to. Jest nawet dwa okay. Obok siebie, ale beka. Ten był. Tylko mi laguje, czy wszystkim? Pan w okularach. Mi nie laguje. Dobrze, że ci Hubert laguje. Kurde, a już myślałem, tyle jest sposobów na zemstę za poprzednią rundę. Dobra, lecimy. Dobrze jest, ucieczka. Ładna ucieczka. Okej, dobra. Dobra, nie ma wstydu, mamy mało kar fajnych. Ale zobaczymy, może coś się uda zdziałać. Dobra, myślałem, że kogoś słyszałem, dlatego tak się schowałem, wiesz? Myślałem, że okej. Bo bałem się, że ktoś tu idzie i tak myślałem sobie, że trzeba się schować. Dobra. Ej, poczekaj, tu jest karta chyba lepsza. Albo i nie ma. Kurde, nie ma lepszej karty. Myślałem, że jest. Albo ktoś zabrał już. Tutaj? Oj. Uff, musisz przebiegać zawsze po tym dobra, uderzeniu, co nie? Dobra. Mhm. Jest potwór. Oho. Nieśmiałek. Niedobrze. Może tu zejść teoretycznie. Poczekaj, chodź, zobaczymy, czy tu zejdzie. Gdzie stoimy teraz? Tutaj? Tak? Nie zobaczymy, czy przyjedzie tu, wiesz? Okej, dobra. Jak przyjdzie, to co? Uciekamy, no to czy... nie, to patrz. Jest tak, on tu wejdzie, zdenerwuje się tu i wtedy wejdziemy do windy i pojedziemy w górę. A, no dobra. Żeby się zdenerwował tutaj na zewnątrz, tutaj. Jeśli tu przyjedzie, rzecz jasna. Bo inaczej nas to strzarpie, to jest jedyny sposób. Chyba nie jedzie, co? No na razie nie, ale boję się, wiesz o co chodzi. Bo jak pójdziemy tam w głąb i on tu przyjedzie, no to będzie nam ciężko uciec potem. O kurde, dobra. Może tu nie przyjedzie faktycznie, może zdał sobie spokój. Dawaj, może idziemy, co? Czy nie? No dobra, chyba nie przyszedł tu, tylko dobra, jak tu przyjdzie, to będzie po nas, bo... I tak tu tylko możemy... nie wiem, tu i tak niczego nie ma. Dobra, tu i tak nie mam dostępu do niczego. Musimy stąd wyjść po prostu. O, Mitrix, ale nas wystraszyłeś, byczku. Patrzcie, co mam. O, zajebiście, tak. A co ta karta otwiera? Otwiera może zbrojownię? Właśnie. Ej, chodź, wiem co możesz otworzyć, chodź. Mogę reaktor, checkpoint, intercom. I to pewnie możesz otworzyć. Otwórz to. Dawaj, otwieraj to. Oj, tak, byczku. Tego nie mogę. Patrzcie teraz na to. Patrzcie i uczcie się od mej mocy. Tylko chyba drzwi nie możesz otwierać. Co jest?
No to jest czapka niewidka i ona ma cooldown. To jest czapka niewidka. To jest mój sposób na ucieczkę. Ogólnie nie radzę z Mandziem gadać, bo... Witamy. Mandzie się sprzedał i z naukowcami gada i ma broń. Co? Sprzedał się? Czyli Mandzio jest nocą. Mamy przytulaska. Chwila, Blad jest spocony. Dlaczego? No to... Kurde, to ma... Zapomniałem, że to ma cooldown. Ja pierdzielę, ja myślałem, że to ma cooldown. Zapomniałem w sensie o tym. Mogę teraz go skręcić, nie będę musiał strzelić. Możesz. Ale od tego już na pewno. Kurde, nabrano aż taki cooldown? Myślałem, że to tak nie ma takiego cooldownu. Ale się wrąbałem. Bo to nie wiem, czy ja to zdążę drugi raz użyć, szczerze mówiąc. Myślałem, że to jest takie, you know, można używać cały czas, tylko po prostu za długo nie można w tym siedzieć. Dobra, poczekamy sobie tutaj po prostu. To do jazdy. No co mu? Mandzio! To nie ja strzeliłem, by the way. Widziałam, zabiłeś ja mnie. To dobrze, będzie nie, był. To ja. Ma amunicji. No i pięknie, tak się wyjaśnia. To było C? Tak, to było C. Dzień dobry. Bladeusz! Chodź, idziemy. No nie zabiję cię, uspokój się. No i zjadę się. Jak długo mogę być w tym stanie? No jak nie wiem. Jak długo mogę być niewidzialny, zanim to mnie zabije? Już wiem. A, czyli mnie nie zabije, luz. B. Ktoś tam miał czerwoną kartę i nie podniosłem, naprawdę, jak debil. Trochę. No nic. W sumie możemy przy B przykampić. Wejdą jednostki, to wtedy się przemknę. Trzydzieści sekund. Chyba się nie zdrespią do tego czasu, co nie? Plan jest taki. Oni się zrespią, będą musieli tu wejść. A ja wtedy myk, 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 czapka niewidka i się przemkniemy. Taki jest plan. Popierniczony i może się nie udać, ale może akurat. Albo mnie nieśmiałek zabije najpierw. Thank you.
No cóż, plan jest popierniczony. Ale może się udać. Trzeba tylko czekać na to, jak oni tu wejdą. O, oddział civil. No tego się nie spodziewałem, szczerze mówiąc. Ciekawe, czy ogarniam, czy jestem przy B. Mogą mnie ogarnąć. Dobra, dobrze widzieć, że są C. No dobra, sprawa jest taka. Nie wiem, czy ogarniam, żeby przez B wejść, bo nie pokazałem, że jestem przy B. Mogą pomyśleć, że jestem przy A. A trochę się boję ruszać stąd. Zwłaszcza jak nieśmiałek jest w pobliżu. Ojejaj, marnie to wygląda. Ła. Miejmy nadzieję, że nikt tutaj nie wejdzie. Ała. Chyba ktoś właśnie został rozszarpany na strzępy. Ajajaj. Ale rozpiździec. Chyba nie uratują mnie jednak. Ta. Ajajaj. Ajajaj. Strasznie się ich los skończył. Ale jadka. No cóż. Dobre intencje mieli, ale mają kartę wyjścia. Kuba, kiedy nerfy na tego STP-ka lecą? Mają kartę wyjścia, muszę poczekać, jak nieśmiałek się zwinie. Nerf tego STP-ka jest zasadnym update'cie. Zwinie się stąd, zabieramy kartę i spadamy. Jest to do wykonania. Musi się stąd zawinąć. Tu. Co? Tu. Nigdy mnie tu nie było. Bez jaj. Ale mnie wystraszyłeś, ale mnie wystraszyłeś. Byczku. Gdzie ty jesteś? Tutaj jestem. Nie chowaj się na niebicę. No przecież. Dobra, nie, bo przestraszyłem się. Bo przestraszyłem się, wiesz? Myślałem, że tu już MTF, już ten jest mój koniec. Nie, spokojnie, Bladuszu, chodź, biegniemy. Do wyjścia cię wyprowadzę. Widzisz, oni ciebie szukali, ale wiesz, ja ciebie, ty, ja no, tutaj jako jedyny mnie znalazłeś. A ty byłeś w tym oddziale gdzieś, no. Nieśmiałek wszystkich załatwił, rozszarpał na trzępy? No. Byłem tuż przy tym, słyszałem łamane kości i rozszarpywane ciała. No, masakra. Blady, wiesz co, każda historia się dobrze kończy. No, to cieszę się. No jako jedyny... Historia kończy się tylko dobrze dla mnie, niestety, Blady. Nie! Dlaczego? O nie, dam radę. Nie, jak ty przeżyłeś, nie wiem, naprawdę. Jak ty przeżyłeś, gościu, dostałeś cały magazynek, naprawdę, nie rozumiem. Ja nie rozumiem, jak działają te bronie, chłop dostaje w ogirach i wszędzie i tego. 22 HP zostało. 22, o nie. Kompromitacja Mandzie nastąpiła. Kompromitacja to wasza, że nie potrafiliście go znaleźć. Czy możecie wytłumaczyć, jak w ogóle zabić tego SCP, skoro on jest mocniejszy, jak jest tyle ludzi? Nie na waszym poziomie, bo to na pewnie tą bronią by się dało. Słuchajcie, ja dziękuję za dzisiaj, będę uciekał, ja jutro będę. Od 7 lat. Dzięki za gierkę.